Witam serdecznie dzisiaj w takim raczej domowym anturażu, zmiana lekka scenerii nastąpiła, inspirowana pewnym innym twórcą, którego pewnie niektórzy dobrze znają. W dzisiejszym odcinku vloga chciałbym powiedzieć trochę o różnicach pomiędzy teoretykami i praktykami, bo... Zachodzi wiele nieścisłości, świadcenie praktyków, tych, którzy potrafią coś praktycznie zrobić, wykonać tych, którzy mają know-how wiedzieć jak. tych, którzy bardziej stawiają na pragmatyzm, wiedzą, jak się do czegoś zabrać i jak coś wykonać fizycznie, technicznie czy mechanicznie. I to bardzo cenna umiejętność, bardzo istotna i potrzebna, tak na rynku pracy, jak i w środowiskach, także akademickich. Ale czymże byliby bez dobrych podwalin, bez dobrych podstaw, fundamentów tych teoretycznych, bez teoretyków, którzy wskażą im drogę, nakreślą cele, wyjaśnią jakieś niuanse, jakieś zagadnienia, jakieś być może definicje. Ja należę do teoretyków, bardziej filozofów, lubię drążyć temat, rozbijać go na czynniki pierwsze, sięgać do jego źródeł, do jego granic i analizować go z różnych perspektyw, od strony tekstualnej, sensualnej czy nawet lingwistycznej itd. Mamy do czynienia z pewnym rozbiciem na dwie sfery. Na sfery tych, którzy umieją dobrze tworzyć, dobrze doradzać i dobrze. Pisać i tych, którzy potrafią wnieść to w życie w jakiś sposób. Czymże byłby dobry sportowiec bez dobrego trenera, który go przygotuje i wpoi mu pewne zasady, sam niekoniecznie będąc dobrym sportowcem, czy niekoniecznie faktycznie umiejąc odnaleźć się w tej dyscyplinie, ale znając jej podstawy, jej zasady, jej regulamin i jej historię. Czymże byliby akademicy bez dobrych wykładowców, mówców, którzy później szkolą przyszłe kadry kierownicze, przyszłych pracowników, także fizycznych? Oni są równie ważni, oni się uzupełniają i jedni bardziej znają się na tym, jak, a drudzy bardziej na tym, co, gdzie i dlaczego. Tak? I myślę, że musimy. Współpracować, zamiast ze sobą walczyć, zamiast ubliżać sobie, że nie posiadamy jakichś umiejętności, nie potrafimy czegoś wykonać, czegoś wdrożyć, bo wolimy na przykład kreślić to na kartach, książek czy artykułów. Owszem, powiedzmy sobie szczerze, bez implementacji cała czcza gadanina. Jest pusta, jest bezsensowna, jest żadna, tak? Ale. Mm... Powiedzmy sobie szczerze, to, że na przykład Rodbard, Mises, czy nawet ja piszemy dużo o przedsiębiorczości, piszemy dużo o jej teorii, o ekonomii, o zarządzaniu, o jakichś e, sprawach związanych z finansami, to nie znaczy, że sami bylibyśmy dobrymi przedsiębiorcami, bo do tego potrzebne są inne umiejętności, miękkie, twarde, których nie każdy posiada i nie każdy jest w stanie zyskać, bo rodzimy się z różnymi talentami, rodzimy się z różnymi predyspozycjami, z różnymi uwarunkowaniami także genetycznymi. Owszem, nie powinno się zrzucać winy na czynniki zewnętrzne, na niefortunność losu, ale nie wszystko w życiu jest od nas zależne. Nie wszystko nami yy, kieruje w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Nie na wszystko mamy wpływ w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli. Niektórzy rodzą się upośledzeni, bez nóg, bez rąk. Niektórzy w ogóle się nie rodzą, bo na przykład dokonuje się poronienie w którymś trymestrze ciąży i nigdy nie zaznają możliwości egzystencji. Niektórzy rodzą się z różnymi chorobami. Z zespołem Downa, Aspergera są aspołeczni, mają przewlekłe stany lękowe depresyjne i nie możemy wszystkich wrzucić do jednego worka, że jeżeli z czymś sobie nie poradzili, czegoś nie zrobili, to to jest wyłącznie ich wina, to jest wyłącznie ich własna inicjatywa i ich własne zaniedbanie czy lenistwo które powinni zmienić, któremu powinni zaradzić i powinni być bardziej praktyczni, bardziej stanowczy i bardziej odpowiedzialni, zdecydowani odpowiedzialność jest bardzo ważna jest, wręcz kluczowa, żeby pewne sprawy załatwić, pewne sprawy m, m, przemóc w sobie, pokonać pewne okoliczności niesprzyjające, zwalczyć m, różne przeciwwskazania, przeciwieństwa losu. Nawet jeżeli cały świat rzuca kłody pod nogi, to z wdrożeniem bywa różnie. Od naszego nastawienia, motywacji czy pewnych innych Uwarunkowań, takich jak środowisko, takich jak wzorce wychowawcze, które nas kształtują od najmłodszych lat, od tego, w jakiej przychodziliśmy na świat rodzinie. Istnieje masa badań naukowych i pisałem o tym wielokrotnie, że psychika młodego człowieka jest nastawiona na bardzo wiele zagrożeń, na bardzo wiele wypaczeń i na bardzo wiele uszkodzeń, które są często plamą nieodwracalną, nieścieralną. I łatwo powiedzieć komuś, żeby się ogarnął, wziął w garść, żeby w sobie coś przewalczył, ale to nie zawsze jest takie proste. Owszem, nikt nie powiedział, że będzie proste, że będzie kolorowe. Nieraz wiąże się to z bólem i cierpieniem, nieraz wiąże się to z latami ciężkiej pracy i wyrzeczeń, która być może będzie warta świeczki, a może nie. Dlatego nie każdemu Przystoi, czy nie każdemu pasuje rola praktyka, rola tego, który wykonuje, który działa i tworzy. Niektórzy spoczywają na tym pułapie teorii, bo do tego się bardziej nadają, bo do tego mają predyspozycje. Nie jest to wybór tego, co jest wygodne, co jest łatwe i lekkie, tylko tego, do czego się nadają, do czego czują predyspozycje, do czego czują, że są powołani, do tego mają talent, bo wiedzą, że te umiejętności mogą przynieść im być może nie sukces, być może nie bogactwo, nie majątek, ale jakieś w miarę minimalnie godne życie, które im wystarczy, które będą uważali za wartościowe, za wystarczające. Poza tym warto też dodać, że, że to nie musi być dla nikogo szczyt marzeń, ale może być dla kogoś jakiś pułap docelowy. Nie każdy musi być mistrzem świata, czy w sporcie, czy, czy nie każdy musi mieć tytuł profesorski. Niektórym wystarczy to, że stworzą sobie coś do poduszki i to będzie ich, ich dzieło, ich spuścizna, ich dorobek taki może do szuflady, może dla najbliższych, ale jednak pozostawią po sobie jakąś spuściznę, jakiś twór, z którego będą mogli być dumni, z którym będą mogli się poszczycić, który będą mogli przekazać innym, tak? Też co do spraw związanych z wyzwaniami. Każdy ma swoje własne wyzwanie, swoje własne cnoty, bo hierarchia wartości jest zupełnie subiektywna i to, co dla kogoś jest zupełnie nic nieznaczącym osiągnięciem, dla kogoś może być Mont Everestem, dla kogoś może być czymś zupełnie fascynującym, czy w jakiś sposób spełniającym. I wiedzmy, że, że nie można mierzyć wszystkich jedną miarą. Tak? Nie wszystko, co Ci się nie udało i nie wyszło, jest jedynie Twoją winą. Czasami napotykasz różne nieprzewidywalne kataklizmy czy to rodzinne, czy to społeczne, czy to naturalne. Ktoś, kto stracił majątek życia przez trzęsienie ziemi, firma mu zbankrutowała przez działania rządu, czy ktoś, kto stracił nogę w wyniku wojny, to nie były jego własne działania podyktowane tylko jego wojną. Oczywiście są to sytuacje skrajne, są to sytuacje marginalne, które nie zdarzają się raczej często, ale jednak się zdarzają. I nie możemy mówić, że w 100 procentach zawsze zawiniłeś ty, czy zawiniło twoje niedbalstwo, twoje lenistwo, twój brak odpowiedzialności. Bo jednak nie na wszystkie ewentualności jesteś w stanie się przygotować. Nie na wszystkie. Um... Różne zmienne, jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie, remedium, nie wszystko przewidzisz. Nie jesteś alfą i omegą, nie jesteś omnibusem, który czyta z kryształowej kuli, co przyniesie jutro. Czy będzie wojna, czy będzie zaraza, czy będzie jakiś inny problem na przykład. Też nie zawsze w związkach sprawy toczą się tak. Twojej myśli. Nieraz wynika to z natury, z natury drugiej osoby, która być może żąda czegoś innego od życia, rozrywek, jest rozwiązła, jest niedojrzała i to nie jest problem tego, że ty byłeś za słaby, że ty byłeś zbyt miękki, że ty byłeś niewystarczający. To ta osoba nie potrafiła stanąć na wysokości zadania, żeby być na tyle dojrzała, żeby być stała w uczuciach, stabilna, żeby wiedzieć, czego chce od życia i niekoniecznie musiało zawinić twój charakter, który nie odpowiedział opowiadał na daną chwilę, bo może to odpowiadanie było takie chwilowe, było efemeryczne, które mogłoby się zmienić, kiedy pojawiłaby się nowa gałąź, na którą można by było przeskoczyć. Nie obwiniałbym tylko działacza, wykonawcę, bo sam fakt, że w ogóle coś zrobił, że w ogóle działał, to już laur i pochwała za to się należy, że nie spoczął na laurach, tylko przedsięwziął jakieś czynności. Był sobą po prostu i to, że świat wymaga ciągłej adaptacji, ciągłego zmieniania się, to jedno. Ale to nie znaczy, że ty masz ciągle ulegać tym trendom. To nie znaczy, że ty masz iść za stadem jak baran i jak lemming, dostosowywać się do wszystkich zmiennych, do wszystkich napotykanych wymogów, tak? Bo wtedy już zupełnie nie będziesz sobą. Nie zostawisz w sobie ani iskry indywidualności, samodzielnego myślenia, działania. Tylko będziesz pajacem na modłę otoczenia, społeczeństwa. Będziesz tym, kim oni wymagają, żebyś był. Będziesz ich nadwornym błaznem, ich marionetką pociąganą na sznurkach. Jeżeli ci rozkażą, żebyś był taki, to będziesz taki. Jeżeli zmienią swoje nastawienie i nagle im się odwidzi, to będziesz musiał się przetransformować o 180 stopni, a to na pewno nie będzie ci na rękę. I dlatego ja nie zamierzam zmieniać swojego nastawienia z bycia teoretykiem na bycie praktykiem, bo dobrze mi jest w tym, co robię. Odnajduję się w tym, czuję się w tym wygodnie, bezpiecznie, ale przede wszystkim ciągle napotykam i tutaj, na tym polu, jakieś wyzwania, jakieś gole cele, jakieś kamienie milowe, które sobie stawiam do których chcę dążyć i jestem w tym konsekwentny, jestem w tym odpowiedzialny, bo to jest moja praca i na tym się skupiam. Nie na cudzym poletku, które ktoś robi dobrze. Nie muszę ścigać się z niedoścignionymi wzorcami i im zazdrościć i upatrywać w nich jakiś autorytetów, bo być może nigdy ich nie doścignę, być może nigdy nie dobrnę do tego pułapu. Dlatego wolę angażować się w to co jest mi przypisane i w to co jest mi optymalne, tak? Poza tym co jeszcze chciałem nadmienić, tak? To wybór tego nie zawsze jest kwestią wygodnictwa. Tylko po to mamy coś takiego, co się nazywa podział pracy, podział obowiązków, żeby każdy znał swoje miejsce na świecie, żeby każdy znał swoje zadania i je sumiennie wykonywał. To, że nigdy nie będziesz dobrym sportowcem czy naukowcem, nie znaczy, że nie możesz być dobrym kimś innym, kim sobie ty wybierzesz i ty zamarzysz. Rób to, co trzeba zrobić, rób to, co konieczne, żeby zrobić, a nie by any means necessary, żeby się zażynać, zajeżdżać do ostatniej kropki krwi, krwi, a później w sytuacji niepewności i tak nic z tego nie mieć, bo być może tak, być może nie. Życie jest niepewne. A warto stawiać na to, co... Co bardziej prawdopodobne i co bardziej sensowne, a mniej obarczone jakimś zbędnym ryzykiem. Bo owszem, kto nie ryzykuje, ten nie jest, znamy wszyscy to powiedzenie. Ryzyko jest bardzo ważne, ale tylko wtedy, kiedy wiesz mniej więcej, spodziewasz się gdzieś tam z tyłu głowy, że faktycznie coś na tym zyskasz, że faktycznie gra jest warta świeczki, że faktycznie ten profit jest tego warty. Jest. Po co się starać? Jeżeli czujesz, że nie, to lepiej nie marnować swojego potencjału, swojej energii i odpuścić, zanim sobie zrobisz krzywdę, zanim zmarnujesz czas, zanim zmarnujesz energię i życie. Bo życie masz tylko jedno: czas jest limitowany i wykorzystaj go mądrze na to, na czym się znasz i w czym jesteś dobry, a nie na tryhardowanie. Na siłę w tym, na czym się nie znasz i w czym wiesz, że zawiedziesz, wiesz, że nie jest dla ciebie, wiesz, że się nie nadajesz, bo jedni nadają się do teorii, drudzy do praktyki. Bardzo dziękuję.